Zapraszamy Maję Wolf, która jest dzisiaj naszą bohaterką, tak, gwiazdą. Chciałbym powiedzieć, że znamy się od kilku lat i po prostu troszeczkę współpracujemy. Cieszę się, że mogę gościć Maję w naszych tutaj progach. No bo ona gościła mnie i miałem nadzieję, że po prostu kiedyś się spotkamy w takim miejscu, gdzie ja będę mógł przywitać. W każdym razie przepraszam, Nie, prawdę mówiąc, nie jestem specjalistą od przemów, od rozmawiania, od opowiadania. Chciałbym, żeby Maja tutaj troszeczkę poopowiadała o sobie. Wiem tylko, że po prostu bardzo prace jej mi się podobają. Są miękkie, bardzo no, działają na moją wyobraźnię. Chciałbym się dowiedzieć, Maja, od kiedy mniej więcej działasz w tej dziedzinie w taki sposób? Bo wcześniej, i pytanie, czy miałaś jakieś etapy inne w malarstwie i rysunku? W ogóle dzień dobry, dziękuję wszystkim, że tu jesteście, bardzo jest mi miło. I teraz etapy? Etapy. Etapy w zasadzie są dwa, bo jest galeria i jestem ja, więc... Jeszcze wcześniej też byłem tam przed galerią. Właśnie spotkałam dzisiaj takie małżeństwo, nie wiem gdzie Państwo jesteście. O, właśnie, którzy 20 lat temu kupowali pierwsze moje prace. I to był taki początek, że po prostu, no wiecie, różnie się zaczyna. Ja chodziłam po domach i sprzedawałam swoje obrazy. Od tego się to wszystko zaczęło. Później po iluś tam latach odłożyłam sobie jakieś fundusze i otworzyłam sobie galerię w Toruniu. Potem zajmowałam się tą galerią i tak naprawdę dwa lata temu zachorowałam ciężko, uraz barku, który nie pozwolił mi na pracę w galerii i nie pozwolił mi też na malowanie. W związku z tym zostało mi tylko szperanie po internecie i zgłaszanie prac na wystawy. I nagle się okazało, że te wszystkie prace, które do tej pory robiłam, są na takim fajnym międzynarodowym poziomie, że dostają nagrody. No i tak się zaczęło, że teraz nagle stwierdziłam, że może warto by było je pokazać na jakiejś wystawie, a że z Mariuszem nam się dobrze gada, dobrze pracuje. Ale to tak prywatnie, bo tutaj to tak... W każdym razie, to znaczy widziałem w tych... Czytałem życiorys, wiem o co chodzi. I widziałem, że bardzo dużo nagród w Stanach Zjednoczonych. Skąd ten kierunek akurat? Wiesz co, mnie się wydaje, że Stany są takie bardziej wyluzowane, bo u nas to zawsze się etatuje tym bólem, podkreśla to cierpienie, ten brudny kolor, tak no, bo reszta to jest wszystko kicz po prostu. No tak. No, a w Stanach jest tak, że jest miejsce i na taką sztukę, i na inną sztukę. Tak? I no tak. Każdy artysta znajdzie gdzieś tam miejsce, więc są konkursy i dla artystów, którzy malują realizm, i dla takich, którzy malują gdzieś tam surrealizm, sztukę przedstawiającą, i są konkursy dla osób, które zajmują się abstrakcją, więc można sobie po prostu znaleźć jakby swoją niszę i gdzieś tam uderzać. Znajdą się galerie, które okaże się, że są zainteresowane i nie będą wszystkim nazywały kiczem. No ale bardzo dużo tych nagród złapałeś. A muszę przyznać, że no, zrobiło na mnie wrażenie. No, w ciągu 15 miesięcy, no 16-24 nagrody. Ścisłe podium od 1 do 4 miejsca, bo często do 4 miejsca właśnie są uznawane jako te takie ścisłe podium, nie? No, faktycznie. Ale z tego co wiem, to tu jest trochę tych prac, które właśnie dostały nagrody. Czy to są oryginały, czy... Tak, tutaj jest teraz 20 prac jest oryginalnych, 20 prac na płótnie, czyli oleje kolorowe, 20 jest oryginalnych.
i chyba około 10 jest uzupełnionych, bo po prostu nie udało mi się oryginałów, a bardzo zależało mi, żeby te prace się znalazły, więc są po prostu żykle, czyli wydruki w edycjach limitowanych na płótnie. Tu są jedynki, bo jedynki są mojej prywatnej kolekcji, no czyli też takie wyjątkowe tak naprawdę. I to samo jest z rysunkami, jest 25 oryginalnych rysunków i 25 rysunków w postaci inkografii, ponieważ tamte 25 już krążą gdzieś tam po świecie, a cykl rysunków jakby cały czas trwa i jest to jedna taka całość, więc zależało mi, żeby po prostu były wszystkie. Tym bardziej, że są różne miasta i często jest po kilka z jednego miasta i często są to miasta tutaj z okolicy, tak jakby w promieniu, tak? No, Włosławek też jest. No jest właśnie Włosławek, jest dużo Torunia, jest trochę Bydgoszczy i pytanie, czy we wszystkich miejscach byłaś, czy ja? Czy tak wyobraźni sobie? Oczywiście, że tak. Wyobraźnię pobudzasz właśnie przez to, że zwiedzasz, odwiedzasz. Możesz to robić, nie wiem, możesz to robić poprzez książki, poprzez czytanie, możesz przez odwiedzanie. Mnie bardzo stymuluje właśnie zwiedzanie, dlatego bardzo lubię zamykać galerię, gdzieś tam po prostu udawać się w różne dziwne miejsca. Takim moim odkryciem jest Kazimierz Dolny. Chyba ze 4 rysunki są z Kazimierza Dolnego i Bielsko-Biała, która też mnie zachwyciła. Nie spodziewałam się, że takie miejsca są w Polsce. Co prawda to na drugim końcu, ale... No, widziałem nawet Reksia gdzieś na jakimś... Nie wiem, fajne, podoba mi się. Przybieg za kością. No. A chciałem zapytać, od kiedy właśnie ten surrealizm taki tworzysz? Czy od początku, czy po prostu ci się to skąd wzięło i skąd? Nie, surrealizm od samego początku. Od samego początku? Tak. Był taki etap, że gdzieś w momencie, kiedy zaczynałam tą swoją karierę, to raz, że karierę, no, przygodę ze sztuką, tak? I człowiek próbuje, no bo jest tak, że albo idziesz do pracy i wtedy nie masz za bardzo czasu, albo idziesz na całość i malujesz i próbujesz żyć z tego malowania. I w momencie, kiedy próbujesz żyć z tego malowania, a jeszcze nie masz jakby świadomości siebie do końca i wartości tego, co robisz, jeszcze nie masz swojego stylu kształtowanego, no to popełniasz różne dziwne rzeczy. Stąd też brały się u mnie i jakieś pejzaże, i częściowo kopie dawnych malarzy. No to też były świetne wprawki, tak? Do tego, żeby się gdzieś przygotować i wrócić później, robić to, co się chce i móc to robić z pewną taką swobodą i lekkością, żeby to po prostu wychodziło tak, jak się chce, nie? Bo wszyscy znamy to, że mamy wizję czegoś i chcemy to narysować, ale to, no niestety to no wychodzi jak tak, wychodzi, tak, to prawda, ja tak samo właśnie. Najpierw ćwiczyłem to, co niekoniecznie mi pasowało, żeby dojść do perfekcji. No u ciebie widać tą perfekcję właśnie w działaniach. No, tak szczegółowe rysunki, że naprawdę, no, ja uwielbiam szczegół, bo ten szczegół to jest właśnie ten smacz. Tak, i możesz wtedy odkrywać szczegół w szczególe i dopowiadać sobie historię. Bo nie zawsze te historie, które ja opowiadam, to później jak czytam, co osoby, które oglądają te obrazy, co my tam widzą, to on niekoniecznie to jest to samo, ale to jest fascynujące. Wiecie, ile takich opowieści można wysnuć z innego obrazu, nie? I no ludzi tyle opowieści. Tak, tak. No jeszcze fajne jest to, że właściwie twoją galerię odkryłem przez przypadek. Bardzo mi się spodobały prace, które tam są, właśnie takie magical, surrealizm, realizm również, ale bardzo wysmakowane i ciekawe. I z jakiego klucza dobierasz? Czy tak po prostu, co ci się podoba? Czy, no bo zdaje się, że każdego tam nie przyjmujesz, nie? Czy każdego? No nie, właśnie... No cała zabawa w tym, żeby robić to, co się lubi, no ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że no żyje się raz i jak już jesteśmy na tym świecie, to korzystajmy z niego na własnych warunkach. W pewnym sensie, na ile przynajmniej to się da, no bo wiadomo, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować i przewidzieć. Więc ogólnie zawsze dobierałam sobie takich artystów, których prace robiły na mnie wrażenie. No a teraz jakby ograniczam, bo bardziej kieruję się w kierunku galerii autorskiej, że po prostu więcej jest moich prac w galerii, a gościnnie będą tylko ci artyści, z którymi mi się dobrze pracuje, między innymi twoje. Tak, i paru jeszcze kolegów artystów, z którymi naprawdę po prostu czujemy, że fajnie jest. Czy jeszcze mam o coś spytać? Czy już wszyscy teraz każdy będzie pytał indywidualnie? Może ty masz jeszcze coś, chcesz powiedzieć? Ja mogę powiedzieć dziękuję. Ja również dziękuję.